od ponad 20 lat, od czasu nieszczęsnej skutka decyzji o likwidacji linii na początku zawieszeniu ruchu pociągów na linii kolejowej do Głubczyc. Ten fragment województwa opolskiego stanowił taką białą plamę. Jesteśmy obecnie na etapie podpisania umowy na wykonanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego i ufamy, że ten dokument będzie kolejnym krokiem w celu odwrócenia tych skutków tamtej decyzji, o której powiedziałem, i przyczyni się do wznowienia ruchu nie tylko towarowego, bo on częściowo istnieje już dzisiaj, ale także ruchu pasażerskiego. Uważam, że jest to szansa dla nas. Raciborz stanie się stacją węzłową, natomiast niewątpliwie pozwoli to także wzmocnić nasze powiązania z województwem opolskim i zapewnić lepszy dojazd do instytucji, miejsc pracy, do szkół. Wiążemy z tym dużą nadzieję.